Teraz to tylko i wyłącznie cierpliwość i trochę czasu. To, co trzeba. Nikt nie krzyczy. Sól, cichy zabójca. I nikt nie krzyczy, że pieprz, ale byłoby. Dzień dobry, witamy Was w Magdalenkowych Frykasach. Pan operator i... Pani kucharyczka. Tak jest. Kochani, zrobiłam przegląd zamrażarki i przegląd lodówki. No i stwierdziłam, że zupełnie nieźle mi to wyszło, czyli składniki na bigos. Miałam jeszcze po lecie od grilla zamrożoną kiełbasę śląską. Również boczek miałam, ale to już w lodówce. No kapustę dokupiłam, ale miałam jeszcze grzybki suszone z poprzednich świąt Bożego Narodzenia. Miałam też śliwki. No i będziemy dzisiaj robić cudawianki, czyli domowy bigos. Taki jak nauczyła mnie moja babcia. Mama też zresztą. No to cóż, gotowi na przepysznościowo, przepysznie, przepyszny bigos domowy? Do roboty! Kochani, zaczniemy od tego, że ja zawsze bigos robię pół na pół, czyli pół kapusty kiszonej i pół białej kapusty surowej, poszatkowanej. Można zrobić na samej kiszonej, można zrobić na samej szatkowanej. Jednak myślę, że taka pół na pół jest fajna i ten bigos wyjdzie taki fajny, fajny. Mam tutaj kilogram kapusty kiszonej. Przekładam do... Ona jest dobrze, bo już jej nie muszę kroić. Przekładam i proszę zauważyć, że przelewam również od niej sok. Ja nie płuczę kapusty kiszonej, dlatego że uważam, że najwięcej dobroci jest właśnie w soku z kapusty kiszonej. Tutaj mam boczek wędzony. Żeby tego smaku wędzonego nie stracić, to ja odetnę tę skórkę. I wrzucam do kapusty kiszonej. Tutaj można również, gdybyście w sklepie zobaczyli na przykład kości schabowe wędzone, to też można dać, bo to też da taki pyszny smaczek. Są takie wędzone? Tak, można kupić na wagę. To jest niedroga sprawa. Do tej kapusty kiszonej dodam kilka kuleczek ziela angielskiego i kilka listków laurowych. Ponieważ ja mam dosyć sporo tego soku z kapusty, to ja już nie będę podlewała tej kapusty, chyba że w trakcie gotowania on wyparuje, to wtedy trochę gorącej wody dodam. I to postawię na jednej fajerce, będzie się tak powolutku gotowało. A tu, proszę Państwa, mam kapustę. Ja już ją z tych pierwszych wierzchnich brudnych liści obrałam i tak po kawałeczku będę szatkować tę kapustę. Można oczywiście to też w robocie poszatkować, można to na takiej szatkarce, a ja sobie będę tutaj powolutku kroić nożem. Zobaczcie, nie całą kapustę pokroiłam, bo byłoby za dużo. Tu o, jest i tak większy garnek, a z tego zrobię sałatkę kolesław. Robiliśmy razem, jest pyszna. My uwielbiamy z marchewką, kukurydzą i z dużą ilością koperku. Dobra, tę kapustę odkładam, bo ona już idzie precz. A tutaj do tej kapusty surowej dodam grzybki. Te grzybki się całą noc moczyły w wodzie. Przelewam tutaj, także ta kapusta też ma wodę już tu wlaną, ale wiecie co, ja postaram się te grzybki trochę pokroić, o, te większe kawałki. I to stawiam na maleńkim gazie i gotuję do miękkości i na razie będzie się gotowało to na fajerkach, a my się zajmiemy całą resztą. Do zobaczenia.
Teraz będę kroiła w kostkę ten boczek, on jest bardzo ładny, nie jest za tłusty, bo my to, co tutaj widzicie, to jeszcze nie wszystko będzie dodane do tego. Jeszcze mam całą masę pyszności, ale to pokażę Wam w następnym wejściu. To muszę pokroić w drobną kostkę. Już mi się patelnia nagrzewa i wrzucę jeden kawałek boczku pokrojonego, drugi kawałek. Trzy dorodne cebule mam. I będę je kroiła, a w międzyczasie co jakiś czas będę zerkać i mieszać, żeby ten boczek się nie przypalił, a żeby dał nam wspaniały smaczek do tej cebuli, bo będziemy tę cebulę smażyć na boczku. I tę cebulę kroję w paseczki, w wiórka. Kroję tę cebulę w takie wiórki, dlatego że kapusta też ma wiórki, więc to jakby struktura będzie bardzo podobna i kształt. O, i teraz tę pokrojoną cebulę wrzucam do boczku. Ten boczek już ładnie trochę tłuszczyku puścił. I teraz skupię się na... krojeniu kiełbaski. O, widzisz, no stoja już ze mną, już jest... niezbyt dobrze. Kochani, to jest kiełbasa śląska, zupełnie niezła. Można dać zwyczajną, można dać myśliwską, jaką tam lubicie. A ponieważ jest to taki przegląd lodówki i zamrażarki, to również można tutaj wkroić jakieś resztki kiełbas, szynek, boczków, ogonówki. Można też w sklepie takie resztki kupić na wagę, bo te panie tam odkładają i sprzedają to na wagę. To też proszę pamiętać, że bigos to jest taki stwór, pyszny stwór, do którego im więcej gatunków mięsa, im więcej gatunków sosu dodamy do tej kapuchy, tym będzie lepszy, a najlepszy będzie, jak się przegryzie przez kilka dni. Moja mama zawsze, jak już zrobiła bigos, to codziennie zagotowywała, odstawiała na balkon, jak było zimno oczywiście, bo myśmy właściwie to mama robiła tylko zimą, ten bigos robiła taki gar wielki i oczywiście za każdym razem, jak podgrzewała, to mieliśmy na obiad bigos. Był pyszny, mam nadzieję, że mój też taki pyszny wyjdzie. I tę kiełbasę podsmażam również na patelni razem z tym boczkiem i cebulą. I teraz, gdyby się okazało, że ten boczek, tak jak u mnie, jest taki szczuplutki, to proszę dodać trochę, najlepiej smalcu, ale ponieważ kapusta lubi i smalec, i masło, ja smalcu nie mam, to dodam trochę masła, bo cały czas Wam powtarzam, moja babcia mówiła, że kapusta uwielbia masło, więc będziemy się trzymać porady mojej babci. Jak już pachnie. O. A jeszcze jak kapusta się będzie podgrzewać, to dopiero będzie. Będziemy mieli przedsmak Wigilii. Kochani, to teraz tutaj muszę solidnie podsmażyć i spotkamy się, jak już kapusty będą miękkie i będziemy mogli dodawać tą patelnię z tym boczkiem, cebulką i kiełbaską. Tymczasem do zobaczenia, jak wszystko będzie w poszczególnych garach miękkie i ugotowane. Przykrywam, niech to się tutaj podsmaża, dusi, podgrzewa, jak tam chcecie. Pięknie pachnie ta cebula z boczkiem i z kiełbasą, naprawdę. Musiałam wziąć większy gar. A tutaj mam tak, kapustę gotowaną, surową, świeżą, a to jest kapusta kiszona. I teraz wrzucę tę kapustę kiszoną do tego wielkiego gara. No i zobaczcie, jak to już ładnie wygląda. Te skórki jeszcze zostawię. Niech one sobie tutaj, one są wędzone, więc będzie bardzo dobrze. I teraz wrzucam zawartość patelni, ładnie podsmażone. Moi drodzy, ponieważ ta kapusta kiszona była bardzo kiszona, ona była dosyć kwaśna, to można do tego tutaj dodać trochę cukru, ale ja dodam trochę miodu. I merdamy. Ja tu będę mieszać i będę Wam mówić. Do bigosu dodaję też przecier pomidorowy, ale ten przecier pomidorowy proszę dodać na samiuśkim końcu, dlatego że jeżeli dodamy do kapusty przecier pomidorowy, to ona się będzie bardzo długo gotowała. W związku z tym my będziemy oszczędzać na prądzie.
i ten koncentrat pomidorowy dodamy na końcu. I to już właściwie byłoby. Tutaj mam trochę śliwek suszonych kalifornijskich, też dodaję. I dodam trochę tego przecieru, tak ze dwie łyżki pomidorowego. Już nabiera takiego bigosowatego koloru, ale będzie uciecha, jak Michał wróci, on uwielbia bigos. O, kochani, naprawdę. Właściwie to na tym można byłoby zrobić, posolić, popieprzyć, co zaraz zrobimy, ale moja babcia zawsze mówiła, że bigos jest najlepszy wtedy, kiedy doda się kilka rodzajów sosu i kilka rodzajów mięsa. Ja tutaj mam wiaderko i wyjdzie mi, o, wyjdzie mi dobrze. I dodaję zbieraniny sosów. Jak mam jakieś mięso, jakąś pieczeń, z której zostaje mi sos, albo takie małe dupki mięsa, to ja to wszystko do jednego pojemnika, takiego wiaderka wrzucam i mam w zamrażarce. To też dodam. Tutaj, jak widać, panie operatorze, widać, jest napisane bigos. Mam taki pojemniczek, na którym jest napisane bigos. Coś tam jest napisane, tak. Dodaj, to się zobaczy. I to też dodam, zobaczcie. A co to jest? To są różnego rodzaju, jak robię jakieś pieczenie, to zawsze nie wyrzucam, bo to są najlepsze. Zmiana, czy konkretnie wiadomo? Na pewno jest tu karkówka, na pewno jest tu schab ze śliwkami i na pewno jest trochę sosu z szynki. Kurczak chyba też jest. To może być trochę pikantne, bo ja takie pieczenie robię pikantne. To mi się tutaj podgrzewa. A ja chciałabym odnieść się do tego filmiku. Ostatni filmik to było, co panie operatorze? Buraczki w koszulkach. Tak. Proszę państwa, otóż chciałam poinformować, że cały czas mówię o mikrofalówce z funkcją piekarnika. To znaczy o piekarniku. To jest tak samo, jakbyście powiedzieli, że latarka w telefonie nie jest latarką, tylko jest telefonem. Proszę państwa, czyli jeszcze raz dla pełnej jasności. To był piekarnik wielkości kuchenki mikrofalowej. Tam nie działała mikrofala. Podgrzewał zwykły piekarnik, spirala grzejna grzewcza. Tak jest. A chciałam jeszcze powiedzieć, że gdybym tą folię aluminiową wsadziła do mikrofali, to niezłe mielibyśmy tutaj fajerwerki. Kochani, tak jak na początku wam mówiłam, teraz to tylko i wyłącznie cierpliwość i trochę czasu. To, co trzeba... Nikt mnie krzyczy, że nie ma soli. Cichy zabójca. I nikt nie krzyczy, że pieprz. Ale byłoby. Ale byłoby. Próbujemy. Naprawdę jest dobre. I tak jak wam mówiłam, tak jak moja mama zawsze robiła. Mama zawsze robiła bigos, bo bigos jest takim treściwym jedzeniem, takim daniem jednogarnkowym, najlepiej sprawdzającym się zimą, zimną jesienią. To chciałam wam powiedzieć, że mama to zagotowywała na balkon, odstawiała przykryty garnek, przychodziła z pracy na następny dzień, podgrzewała, dawała nam trochę do jedzenia, znaczy na obiad. Znowu odstawiała na balkon i przyznam wam się szczerze, że taki bigos najlepszy był po 4 dniach, ale to po tych 4 dniach to już zostawało tego, co najlepsze, najmniej. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego mojego przepisu, właściwie z przepisu mojej babci i mojej mamy. Tak zawsze robiło się bigos u mnie w domu, w stronach rodzinnych mych. Życzymy wam smacznego. I zapraszamy na kolejny odcinek. Tymczasem...